Smaczne, szybkie tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj, jak widać, golonka gotowana w stary, najlepszy, najprostszy sposób. I do tego piwko lub wódeczka i jest fajna nasza goloneczka. Zapraszam Państwa na film, życzę smacznego, miłego oglądania. Składniki na golonkę, goloną lub opaloną. Na około 5 osób potrzebujemy około 3 kg golonki, czyli po ugotowaniu będziemy mieli po jakieś niecałe pół kilo na twarz, jak to mówią. Ja tu mam troszkę mniej, bo po prostu kto mi tyle zje, chyba żeby musiał kogoś zaprosić. Ja mam tu 3 golonki, troszkę nietypowo przyszykowałem, bo dzień wcześniej ją tak trochę zamarynowałem, czyli troszkę soli, troszkę pieprzu, warzywa, parę kropli oleju i roztarty czosnek. Można sobie inaczej zrobić. Tym prostszym sposobem jest po prostu ugotowanie rosole, a rosół wiadomo mutujemy marchewka, pietruszka, seler, pora. I jako przyprawy użyjemy ziela angielskiego i liścia laurowego oraz soli, a także niezbędnym rzeczą będzie użycie maszynki i szarego mydła, żeby nasze goloneczki ogolić ze szczecinki. Nastawiamy sobie rosołek, wywar jarzynowy na nasze goloneczki, czyli do zimnej wody dajemy warzywa oczyszczone, świeże lub mrożone. I tu mi podpowiadają, że najlepsza by była goloneczka taka nie za bardzo wygolona. Jak szczecinka jest, to jest fajnie, bo jak się je, to po prostu od środka szczecinka, włoski tak ładnie wyczyszczą nam organizm. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, no ale warto sobie ją opalić albo ogolić przed gotowaniem. Jak zaczynam się gotować rosołek, to wrzucamy nasze goloneczki. Rosół wywar już się nam gotuje, wrzucam golonki do wody, wywaru tyle tak, żeby tylko nam lekko przykryło, nie za dużo, bo po co, na co, druga i trzecia, raz już tylko złapię, hop, do gara. Jak żeśmy zrobili tak dzień wcześniej, zostały nam te warzywka, to po prostu z tymi przyprawami wrzucamy do naszego stołu. Jak się zacznie gotować, to skręcamy i na malutkim ogniu gotujemy naszą goloneczkę, wygoloną, fajną goloneczkę, goloną ładnie jak do miękkości pod przykryciem gotujemy. Mojej golonki było około 1,2 kg. Po godzinie gotowania na wolnym ogniu już jest ugotowana, mięciutka jak widać. Warto by było, żeby jeszcze w tym rosołku troszkę poleżała. Smakowita, pachnąca warzywami. Wyciągać można i zajadać. I nasza gotowa goloneczka. Dla tych Państwa, którzy dotrwali, mam taką małą nagrodę. Będzie to wiersz o goloneczce. Goloneczko, golonko, golona lub opalona, jak do filmów porno przysposobiona. Mięso i kości, skórka bez włosków przykrywa różowa. Do rosołu jest już gotowa. Do miękkości w rosole warzywa przyprawa ugotowana. Gorąca najlepsza, szybko podana. Do niej ziemniaki, groch lub kapusta, by potrawa nie była zbyt tłusta. Zjeść możemy też z musztardą, krzanem, cwikłą i bułeczką, popijając piwem lub wódeczką. Życzę smacznego, dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.